Karol Badyna wyrzeźbił swoją rzeźbę i z kolei ja napisałem muzykę na podstawie tego, co zobaczyłem. Rzeźba przedstawiała dwa anioły, które nie potrafiły rozpostrzec skrzydeł do lotu. No i były na niej również te elementy, które, jak znamy, Wisława Szymborska w swoim wierszu zamieściła. Dobry wieczór Państwu. Naszą tegoroczną galę bardzo pięknie otworzył pan Krzysztof Klima, kompozytor, dyrygent światowej sławy klarnecista. Bardzo jesteśmy wdzięczni, że zechciał wystąpić podczas tegorocznej uroczystości. Proszę Państwa, dzisiejsza impreza zatytułowana Krynica Poezji kontynuuje tradycję krynickich jesieni literackich organizowanych w Krynicy od roku 1997. Dzięki naszym mecenasom, dzięki Państwu Ewie Jerzemu i Stanisławowi Kulisiom, którym chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze podziękowanie za gościnność, niestrudzone wspieranie kultury, pomaganie artystom. Bardzo prosimy. Pozwolą Państwo, że przeczytam list gratulacyjny, nasze podziękowanie. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, prosimy o przyjęcie najszczerszych podziękowań za Wasze niestrudzone, bezinteresowne wspieranie kultury, a zwłaszcza poezji, za szczodrobliwość i gościnność, jaką obdarowujecie artystów. Pragniemy złożyć podziękowanie za gościnę podczas ubiegłorocznej imprezy literackiej Krynica Poezji Nasza Mała Polska oraz tegorocznej edycji Krynica Poezji Spotkanie z Innym. Dziękujemy za wspieranie krakowskiego środowiska literackiego w realizacji cennych inicjatyw, a także głębokie rozumienie potrzeb ludzi pióra oraz roli literatury i sztuki we współczesnym, trudnym świecie. Bardzo żałujemy, że małżonki Ewy nie ma z nami. Serdecznie dziękuję. Serdecznie witam jako współgospodarz krynickiej poezji, poezji Krynicy. Przez moment zastanawiałem się, bo przez wiele lat była to impreza o nazwie Jesień Krynicy. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że właśnie w tym szczególnym kurorcie, w odrodzonym Edenie, tak sobie dzisiaj do południa żartowałem, perły uzdrowisk Polski. Od wielu lat możemy gościć w triumfach twórców Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a
a też jednocześnie od wielu lat zaprzyjaźnionych artystów, no rangi tej, choćby dzisiaj podziwiając muzykę pana prezesa Klimy. Bardzo dziękuję, że przez te lata możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Szkoda, że w świadomości Krynicy chyba nie zawsze dociera fakt, że wśród nas są artyści światowej sławy, że rodzimi twórcy konkretnie urodzeni tutaj, jak chociażby pan Adam Ziemianin. Ta ziemia dała ten owoc podziwiany często na salach wśród nocy poezji, choćby Krakowa, a nie tylko. Dziękuję pani prezes, profesor Gabrieli Matuszek za prezesowanie wieloletnie, za tą ciężką pracę, gdzie państwo często z powodu nikłych dotacji, pomocy ze stron władz na te przedsięwzięcia często własną siłą, własną energią i własnymi kosztami docieracie tutaj i po to, żebyśmy utęsknili za sobą, mogli się spotkać. Dziękuję też pięknie panu profesorowi Żurakowskiemu, który przez wiele lat prezesował Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, a jednocześnie współrealizując noce poezji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Krakowie, w Jamie Michalikowej, właśnie na pierwszej nocy w stulecie Jamy Michalika, ale też i Młodej Polski, przyjął oficjalnie moje zaproszenie, że na nocach Jamy corocznie będziemy się spotykać, ale jednocześnie są triumfy, które z radością będą państwo tutaj gościć. Stąd coroczne te wydarzenia. Bardzo, bardzo dziękuję za pamięć w imieniu żony i swoim. Dziękuję za to. Szkoda, że właśnie w zeszłym roku nie mogliśmy uczestniczyć. Dziękuję za dedykację, za piosenki, za wiersze, które w międzyczasie były nam dedykowane. Żona serdecznie państwa pozdrawia. Przepraszam, ale miałem nadzieję, że do wieczora się wyleczy. Może do bankietu się uda. Jeszcze raz pięknie dziękuję. Życzę udanego, kolejnego, następnego, pełnego wspaniałego owocu wieczoru. Serdecznie zapraszam na bankiet. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Drugi raz rozpocząć dzisiejszą imprezę. Bardzo żałujemy, że termin, godzina jest godzina 18. Obiecujemy, że za rok będzie tam o 16 albo 19, żeby ci z państwa, którzy wiem, że chcieli dotrzeć na tę galę, nie mogli dotrzeć. Tytuł tegorocznej imprezy: spotkanie z innym. Kim jest inny? Inny kulturowo, więc nieznany, niepoznany, zagrażający. A może inność przyciąga, podnieca egzotycznością, rozbudza ciekawość? Inny może być dla nas drugi człowiek, zdarzenie, które zaskakuje. Czasem sami jesteśmy dla siebie innymi. Wybraliśmy się w podróż w stronę innego. Jesteśmy w drodze. W drodze to znaczy w poszukiwaniu, w niegotowości. Jesteśmy w drodze od dawna, zasłużyliśmy, żeby nieść ze sobą opowieść. Droga zawsze jest wędrówką w stronę innego. Jeśli podróżujemy, stajemy przed nieoswojonym, nie naszym. Próbujemy włączyć inne w obszar doświadczeń, które znamy. Staramy się budować odniesienia tego, co osobliwe, do tego, co zwykłe. W swoich sensualnych, małych prozach mówi o tym Wojciech Ligenza. Dobry wieczór Państwu. To ma tytuł Nieustalone, zakapturzone. Napływają zwietrzałe szczyty w tonacji ugru oraz żużlowej czerni. Teraz góry czerwone i czerwona ziemia, jakby obnażył się geologiczny krwiobieg. Dalej wydarza się bananowa dolina. Nad okiem jeziora parasole owoców.
Fale uderzają o wrak zaryty w piasku, lecz martwy okręt nie wyswobodzi się z uścisku czasu, nie wypłynie ku nowej przygodzie. Brzegiem przesuwa się sylwetka podstarzałego sportowca, a za nim w pewnej odległości dwa wychudzone psy. Ci jeszcze biegną. Odmywane łachy spadają do oceanu, tak bowiem pracuje wielka klepsydra. Ocean milczący, szary, niekiedy błękitny, nad nami wzgórze porośnięte starymi oliwkami. Szosą jedzie pomarańczowa ciężarówka, jak czerwona taczka z wiersza Williama Carlosa Williamsa, od której tak wiele zależy. Jedyny punkt barwny w pejzażu oddala się i wkrótce znika. Miasteczko. Bezustannie krążą zakapturzone postaci. Ich smukłe cienie kładą się na piasku. To nie bal przebierańców, ani kadry filmu o zbrodniach orientalnych, o tajemnicach, których nie sposób przeniknąć, lecz zwykła ulica. Jaki jest sens zamaskowania? Chodzi o schronienie przed słońcem, czy o coś więcej? O nieznane zakusy zakapturzonych bractw. Otaczanie obcych wędrowców. I tak istotna więź się nie nawiąże. Nie zrozumiemy do końca braci w galabijach. Zanim przyjdzie rzucić się w wir zwiedzania, poddychajmy trochę aurą nieokreśloności. I drugi fragment. Na słynnym placu Dżem Al-Fna w Marrakeszu każdy początkujący czarownik może kupić potrzebne środki. Sproszkowany róg gazeli, skrzydło wrony, wypchaną salamandrę, zasuszone nietoperze, szarańcze, czaszki i sierść różnych zwierząt, żywice, korzeń mandragory, ambre, cynamon, będźwień i kolender oraz inne trudniejsze do rozpoznania ingrediencje. Wszystko jest dostępne i jawne. Zbliż się, Europejczyku, z wieku XXI. Uważaj tylko, by nie nadepnąć na medytującego fakira lub kobrę. Wśród dzież zapewne ukrywa się maść księżycowa, pośredniczka magii. Księżyc przyrasta, księżyc się kurczy. Dlatego maść może być używana do celów dobrych i złych, służyć ubytkowi i destrukcji lub przyrostowi i powodzeniu. Wszystko zależy od zaklęć. Niech szczeźnie mój wróg, niech moje życie kwitnie. W tym miejscu, gdzie promieniują ciemne moce, nie zawadzi sprawić sobie rękę Fatmy. Jest to amulet ochronny, odczyniający złe uroki. Wiedźma z Sopotu, która wikłała mnie w dziwne relacje z czarownikami i szarlatanami, zechce wybaczyć, jeśli pominąłem jakiś ważny szczegół. Marrakesz, Wiedźma z Sopotu, profesorowie w galabijach, rażące słońce i ciemne moce, inność francusko-afrykańska i inność kraju porażonego słońcem. Podobną przestrzeń prowadzi nas kolejny wiersz. Jego bohaterem jest ktoś, kto odwiedza obce kraje. Ten zaś jest przybyszem, tylko na pozór jest u siebie. W rzeczywistości jest gdzie indziej. Na pozór jest jednym z mieszkańców. W istocie jest tylko gościem. Kimś, kto udziela w sobie gościny obcym widokom? Czy kimś, to jest przez nie goszczony. Z tymi podobnymi pytaniami mierzy się w swoich wierszach Elżbieta Wojnarowska. O moment. Stara Medina, kręte wąskie uliczki, jak cudowna lampa Alladyna, rozbita na tysiące kawałków ulicznych straganów, unoszących się coraz wyżej i wyżej. Mieni się w słońcu srebrno złoto, zbieram jej kryształki, nizam mozolnie na nitkę dni, jak różaniec. Wokół tłum przypływających, tłumu odpływających,
Ryk opieczonych osłów miesza się z klaksonem pędzących na oślep motorowerów. Patrzę ze strachem. Wymijają się oddalone od siebie o moment od eksplozji. W ulicznych warsztatach zręczne palce rzemieślników ze stoickim spokojem wyczarowują kolejne cuda rękodzieła. Jak przed wiekami, jak wczoraj, jak za wiele tysięcy lat. Nad nimi górujący potężny meczet, niczym wezwany przez nich duch magicznej lampy, Jahwe unosi się nad każdą ich chwilą. Stoję obok nich. Ja, przybysz z dziwnego kraju cywilizacji, objuczona wytworami maszyn, naprzeciw ich rąk, ze swoim małym, żywym sercem na wyciągniętej dłoni. Patrzymy na siebie, milcząc jednakowo w różnych, obcych sobie językach. Mijamy się, oddaleni od siebie o moment. Dziękuję. Czy jednak na pewno musimy odwiedzać dalekie krainy? To, co zwykłe, stało się niesamowite. Chyba nie. Wiesław Kulikowski przekonuje w swoich poetyckich narracjach, że każda kraina jest jednocześnie daleka i bliska. Każda jest teraźniejszością i przeszłością. Osoba podróż jest nie tylko podróżą w przestrzeni, ale także, a może nawet przede wszystkim wędrówką w czasie. Czytanie rzeki Neretwy. Neretwa ma kolor szmaragdowy. Płynie przez Bośnię, tylko przez cząstkę Chorwacji. No, wszystkim chyba wiadomo, że nad tą rzeką toczyły się bitwy krwawe. Dawno i stosunkowo niedawno te bitwy. Echa, właściwie moje własne osobiste znalazły się w tym wierszu, czytaniu Neretwy. Nie było innej Neretwy niż ta po drugiej stronie pożaru. Płynęła jak zawsze ta sama, jakby bez dna. Niepodobna do żadnej innej rzeki. Widziana często w dwóch kolorach po pożarze. Pojednanych tak bardzo, aż stały się jednym. Nie tylko w czasie przeszłym, nie tylko w środku czerwca, gdy zobaczyłem ją już któryś z kolei raz. Czyimiś szmaragdowymi oczami z innego świata. W podarowanym mi przez bośniacką monarkę obrazie. Nie wygasał też pożar maków. Za jednym pustym domem znaczonym pociskami. Neretwa, nad którą byłem, nietrafiony jak ułamkiem gwiazdy odłamkiem granatu. Będzie też późnym latem w takim samym kolorze zdarzeń i z tym samym mostem, na którym staliśmy już bardzo sami. W mostarze z chmurami i z całym niebem. Dla wszystkich posiadaczy na własność rzeki piasku i ognia, których pogodziła rozciągnięta aż do słońca płynąca harmonia. Ktoś biegł po schodkach, wołając już nie do nas. Podobnie jak w innym miejscu, w którym brat przeciw bratu. I podobnie leciały schodki, jak tu,
gdzie zobaczyliśmy podobnie płynącą przez krajobraz łzę. Trzy drzewka na cmentarzu, liście opadłe dla młodej pary w posagu. Słuchaliśmy śpiewu z jego drugiej strony, już nic nie wiedząc, gdzie jest tego świata początek, a gdzie koniec. Gdzie piękno tego końca i gdzie te sny dobre, gdy były blisko już zniszczone twarze kobiet sprzedających na bazarze miód. Bogactwo kwitnących rajskich drzew, również ze spłowiałymi śladami krwi odzież, po tych, którzy już w niebie, jak w peretwie. Odzież już niepotrzebna, jakieś sweterki, koszule, nic więcej. Noce są ciepłe, mężczyźni poznają w nich ciepło kobiece. Mogą nie stać zapatrzeni w rzekę, która płynie dalej niż czas przeszły. I dwa kolory, które się godzą, łączą w jeden węzełek na drogę. Los jeden, tak jak jedną nazwę, neretwa. Mogącą być również nazwą kwiatu. W jeden adres przyjaciół na głębokiej wodzie, jak pogodzony z wodą ogień. Inny, którego spotkaliśmy, jest kimś, kto powraca. Kulturowa inność nie daje się oswoić, staje się częścią naszej wyobraźni. Czy także częścią nas samych? Bogusław Żurakowski dialoguje w swoim wierszu z Indianinem. Słuchajmy, jak układa się ta niecodzienna rozmowa. Odwiedzi mnie. Myślałem, sporo czasu minie, zanim dogadam się z tym Indianinem z plemienia Proste Nosy. Choć stoi jak za szybą, niewątpliwie jest żywy. Słyszę jego oddech. Pytam, czy mnie dostrzega, czy czegoś mu trzeba. On poruszył głową, że tak. 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 W Krakowie, teraz, gdy przybył prosto z nieba, prerii i bizonów mu brak. I pióro pusza, i fajki pokoju, indiańskiego święta korzeni. Pamięć człowieka jest w drzewie, a pień leży na leśnej drodze, w poprzek. Istotnie trudno pokonać inność, która ma swe zakorzenienie w kulturze. Czy ta sama trudność dotyczy inności, której tłem jest nie tylko kultura, ale i natura? Czy pojednanie z naturą jest dla nas czymś oczywistym? Niekoniecznie. Józef Baran pokazuje w swoich tekstach, że chwila spotkania jest możliwa. Bo spotkanie nie wyklucza inności, przeciwnie, jest możliwe tylko pomiędzy tymi, którzy się różnią. Słuchajmy. Pierwszy wiersz właściwie to jest o motylu, ale o motylu czarodziejskim,
który się pojawił w Krynicy, kiedy siedziałem na werandzie u państwa Kulisiów w Tryumfach i podszeptał mi ten wiersz i oczywiście poprosił, żebym zadedykował ten wiersz Ewie i panu Stanisławowi Kulisiom. Wiersz się znajdzie w tomie Śniadanie na trawie, będzie tam 100 moich nowych wierszy. Motyl przysiadł na mojej dłoni, czarny, w żółte pręgi. To nic, że tylko na chwilę. Za to jaki piękny. Rozłożył wachlarz skrzydeł z gracją nieopisaną księżniczki na balu, zanim odfrunął w nieznane. Pozostawiając mi szept, że nie w tym rzecz, by życie się dłużyło, lecz żeby sobą choć raz zachwyciło. I drugie... Drugie spotkanie, rzeczywiście bardziej egzotyczne, gdzieś w Montanie, w Ameryce, chwila osobliwa z pieskiem preriowym. Ten piesek myśli sobie, że przyleciałem do niego specjalnie po to, żeby go nakarmić jabłkiem. Chrupie je w skupieniu, stojąc słupka przed swoją norką na dwóch łapkach, a ja pozuję mu do fotografii. W tle Ameryka, góry skaliste, ocean spokojny i takie inne, nieważne dla pieska imponderabilia. Dziękuję. Józef Baranek użył w swoim wierszu znaczącej metafory przydrożnego pieska, któremu poeta pozuje do fotografii. Nasz przyjaciel z Wietnamu będzie poszukiwał poetyckich śladów łódzkich tkaczek. Dlatego, że przestrzeń innego to po prostu czasami przestrzeń śladu. Zapraszamy Lama i Jakuba Kosiniaka, który przeczyta polską wersję wiersza Pyśmy. Podróży do Łodzi, powroty po latach. Nie widzę morza, ale widzę łódź. Błysk kołyszący się w czyichś oczach jest zwierciadłem wiosennego nieba. Aura muzyki i śpiewu rozpala tęsknotę do minionych lat. Uważnie patrzę na świat, ale widzę wyłącznie obrazy minionych, upojnych wiosen. Gdzie podziały się tkaczki? Czy wciąż snują się serdeczne nici? Czy przetrwały ich czułenka? Czy na czułenkach są jeszcze ślady ich rąk? Tkały także materiał swojego życia, a czas płynął. Jaki jest teraz kolor materiału? Na osnowie szczęścia kładły gorzki wątek życia. Nie widzę morza, ale widzę łódź. Słyszę fale serca bijące o brzeg. W oddali widzę żagiel. Dokąd poniesie on wiatr? Dobry wieczór i serdecznie witam Państwu. Najpierw jak chciałem to z Wami dziękować najserdeczniej Pani Prezesowi i organizatorom za zaproszenie na piękne spotykanie poetyckie, tak jak tutaj u Was. I teraz ja chciałbym to śpiewać po wietnamsku. Te wiersze to jest, i Pan czytał po polsku.
Dym tuyên mà không thấy biển, chỉ thấy mắt ai lung liêng. Soi trời đầu xuân Ba Lan, dẫn dịu câu hát điệu đàn để lòng ta say nỗi nhớ, quên cả phút đầu bờ ngờ. Ngất ngây bóng dáng xuân qua, đâu rồi những cô thơ Việt, còn không những mối tơ răng, còn thoi ngày xưa còn dư dấu in tay người dậy còn trắng, tay người dệt nên cuộc sống năm tháng có phai sắc màu, niềm vui dệt bằng sợi dọc sợi ngang dệt bằng khổ đau. Đến thuyền mà không thấy biển, chỉ nghe sóng lòng rồi bên buồm xa chờ gió về. Proszę Państwa, skoro zabrzmiała mowa wietnamska i usłyszeliśmy, jak w Wietnamie obcuje się z poezją, jak recytuje się poezję, to teraz posłuchamy, co o Polsce powie w swoim wierszu Dieter Kalka, poeta niemiecki, nasz przyjaciel z Lipska. Zapraszamy Dieterze i prosimy też Kubę Kośniaka o polską wersję. No cóż, spróbujmy zobaczyć siebie oczami innego. Kim wtedy jesteśmy, czy wciąż tymi samymi osobami, które widzimy w lustrze? Czego dowiadujemy się wówczas o sobie? Prosimy. Polska. Das ist Polen, rief Maria, als wir die Grenze überquerten. Sie, das ist Polen, rief sie, als wir die Zollkontrolle hinter uns hatten. Was hat sie nur, dachte ich. Wellblechdächer, aufgescheuchte Hühner, in jedem Dorf ein Dutzend, Straßen mit Löchern, ohne Wegweiser, Wildnis, Bütchen, Kioske, Großmütter zuhauf auf den Straßen, kein Püppchen, kein Handygeschmeiß, das 20. Jahrhundert erstarrt in Bernstein, überall Prosepani, Cinkuje. Wie wird Polen sein heute, 11 Jahre später? 2. Frühlinge später, Winter länger, Sommer, wenn überhaupt. Herbst, irgendwann immer, irgendwie immer. Holzpfeile, Gestrüpp, unverwüstlich. Dach heißt hier Dach, Hebel, Hebel, Spund heißt Spund. Metallene Kreuze für die eiserne Ruhe auf Landstraßen. Auf Landstraßen bremsen sie schneller als anderswo auf Autobahnen. Reifen und Bleche in Höfen hinter zerbrochenen Zäunen, preußischer Backstein mit Drillingsschoten, Schloten, meandernde Wasser, meandernde Straßen, Landmarken, zerklüftet, nicht geklettet mit Großraummaschinen, Dämme sich schlingend um Orte wie schützende Arme, Kopfweiden davor, umgeben von brennenden Wiesen, eine Ahnung von Steppe und Wölfe am Horizont. Alle Ebenen des Seins, Blüte, Verfall, stehen nebeneinander. Sterben braucht seine Zeit
Wiedergeburt auch. Polska. To jest Polska, wykrzyknęła Maria, kiedy przekraczaliśmy granicę. Popatrz, to jest Polska. Krzyczała jeszcze, kiedy mijaliśmy kontrolę celną. Co z nią? Pomyślałem. Dachy z falistej blachy, spłoszone kury, koguty w każdej wiosce. Kilkanaście ulic z dziurami, bez drogowskazów. Pustkowie z budami, kioski. Starowinki wystające na drogach. Nie widać młodych lasek ani komórek. Wiek XX zastygł w bursztynie. Wszędzie, proszę pana, dziękuję. Jaka będzie Polska dziś, 11 lat później? Wiosny przychodzą później. Zimy są dłuższe. Lato może się zdarzy. Jesień jakoś zawsze. Sterty drewna przy domach, krzaki, zarośla. Dach nazywa się tu dach. Hebel to hebel. Szpunt to szpunt. Krzyże z metalu zapewniają żelazny spokój. Hamują na drogach rozpęd samochodów lepiej niż gdziekolwiek indziej na autostradach. Opony i blachy na podwórkach za połamanymi płotami. Dymniki i kominy z pruskiej cegły. Meandrująca woda, meandrujące uliczki poprzecinane szczelinami, niewygładzone maszyną aglomeracji. Wały okrążają te miejsca jak ochronna armia. Rosochata wierzba otoczona przez palące się łąki. Wyobrażenie stepów i wilków na horyzoncie. Wszystkie poziomy bytu, kwitnienie i upadek spoczywają obok siebie. Śmierć ma swój czas. Narodziny także. Autorką tego znakomitego przekładu jest Gabriela Matuszek. Ale pora stawiać kolejne pytania. Może to my sami, Polacy, nosimy również w sobie inność. Kiedy pytamy o naszą tożsamość, nieuchronnie sięgamy przecież w stronę skomplikowanej i wielobarwnej przeszłości. Może więc sama polskość jest innością? Może jesteśmy, albo na pewno jesteśmy genetycznymi mieszańcami, sklejeni z fragmentów różnych kultur, o czym bardzo dowcipnie pisze Andrzej Strong. Dobry wieczór. Nie będę śpiewał po wietnamsku, nie będę mówił po niemiecku. Zostanę przy swoim języku polskim, którego się ciągle uczyć trzeba, bo trudny to język, taki trochę inny. Aha, jeszcze tak tytułem wstępu improwizowanego. W sali balowej w Krynicy muzycy i lirycy. I kto tu winny? Inny. No bo każdy artysta jest tym innym i często odbiorca też musi być innym, wrażliwym, żeby mógł no to zrozumieć i przeżyć. A teraz inny aspekt właśnie inności. To jest wiersz no, satyryczny, żartobliwy. Jakie plemię w tobie drzemie? Orła nosi w butonierce, bo ma arcypolskie serce, które trzyma pod kubrakiem, bo prawdziwym jest Polakiem. Choć nazywa się Jan Nowak, słowo daje, ojciec Słowak. To po babce, która w rabce słowaczyła na kanapce.
Zaś prócz wódki w żyłach dziadka, Ruska czai się herbatka. Za to Władka, Jana matka, cóż, z Wehrmachtu miała dziadka. A jej babka, dziadka żona, miała dziadka pół Mormona, który uwiódł pół Marsjankę, ćwierć Węgierkę, ciut Syjamkę, babkę Tuska, ciotkę Stronka, więc w rodzinie jest Japonka. Cygan, Arab, Kleks, Obama, ojciec Apacz, żółta mama, Matko Boska, co za ale draka, troska taka dla Polaka. Pomieszały się plemiona, stryj z Oriona, z Marsa żona, brat i świekra z Ameryki. Pomieszały się plemniki. Teraz zakończyliśmy część pierwszą. Zapraszamy na scenę Dietera Kalkę, który zagra i zaśpiewa w swoim rodzimym języku, czy języku niemieckim. Chociaż prawdę mówiąc, o Dieterze można by powiedzieć, że to jest najbardziej słowiański Niemiec, jakiego znam. Dieter, zapraszamy cię. Thank you.
I oto, proszę Państwa, druga część naszej wędrówki. Zaczynamy ją, jakżeby inaczej, od pytania. Od pytania, kim jest ten, kto staje się zdolny do spotkania. Powiedzielibyśmy, że musi on być kimś, kto przełamuje ograniczenia, by stać się otwartym. Jakie są jednak warunki tego otwarcia? Adam Ziemianin podpowiada w swoim wierszu, że warunkiem otwarcia jest pewnego rodzaju pokora, poczucie, że nie jest się kimś, kto ma nad światem zapanować. Warunkiem otwarcia się jest bezinteresowność. Makatka dla Bejdaka. Z krajem nieba szedł Bejdak, organki z odpustu samemu grały. Kałuże żabą łyżką zamieszał, nie zdając sobie z tego sprawy. Podobno ktoś widział, jak do żab się łasił na kolanach, żeby mu kumkały. Albo w pasiece do ula się spowiadał, a pszczoły miód na serce mu lały. Ktoś go poprosił, by mu łąkę skosił, a on zioła głaskał, tulił się do trawy. Jakoś nie umiał z ludźmi żyć, raczej kumplował się z ptakami. Kiedyś nad ranem z nimi odleciał na niebieskie ptasie polany. Czasem wróblem wraca, gdy Boga uprosi. Wtedy z lotu ptaka chwilę u nas gości. Boga słabość do niego jednaka, bo jak nie kochać takiego Bejdaka? Pozwolę dalej toczyć się opowieść o ludziach zdolnych do spotkań bezinteresownych, otwartych. Kiedy ich szukamy, spostrzegamy, że uprzywilejowaną epoką otwartości bywa wiek dojrzały, choć Mickiewicz nazywał go wiekiem klęski. No tak, jest w nim klęska, jakiś rodzaj utraty, ale może to właśnie ona przynosi szczególny rodzaj mądrości, takiej, która czyni nas zdolnymi do spotkania. Wacław Kostrzewa przekonuje w swoich wierszach, że utrata nie musi oznaczać rozstania. Dobry wieczór Państwu. Czytam taki wiersz tytułem Suszę sieci. Jeszcze wiatr dmucha w moje żagle. Już nie odpływam za daleko od siebie. Wody nie leję w gardło. Na nikogo z góry nie patrzę. Pod nikim dołków nie kopię. W Krakowie, przed pomnikiem Mickiewicza, zawsze zdejmuję czapkę. Dobre uczynki już powracają do mnie. Wiem, że na cmentarzu nie biją zegary i nie pachną kwiaty. W życiu złowiłem dużo ryb. Teraz suszę sieci. Może uprzywilejowaną erą, epoką spotkań jest dzieciństwo, to w dzieciństwie jesteśmy w najpełniejszy sposób zdolni do bezinteresowności wobec świata. To wtedy przecież wchodzimy w najgłębszy kontakt z rzeczywistością i to tą najbardziej codzienną, opowiada o tym Jadwiga Malina.
wróbel. Przez stare dłonie widać właśnie miękkie byleco. Ludziom obojętne, zbędne w rozpaczy i w radości zbędne. Taka mucha. A jeszcze wczoraj staliście przy oknie i każdy palec wymierzał w to stado. Mówiło dziecko, w lubelek, tam mam. Matka wstawała prawie uroczyście. Mąką z policzka śnieżyła ci ramię. I patrzyliście. Dziękuję. Choć jesteśmy dorośli, wypędzeni z raju dzieciństwa, wciąż możemy szukać drogi, furtki do jego ogrodu. Spotkanie wciąż jest możliwe, a wraz z nim poczucie znaczenia i sensu. Wojciech Kudyba próbuje zamienić podróż w głąb własnej przeszłości w drogę do źródeł sensu. Zakryta studnia. W środku rynku znamienny początek. Cembrowina studni. Kręgi jeden po drugim ku samej istocie. Długi łańcuch zakończony wiadrem, głębokie dzwony i czerwcowy zapach łagodnych łąk. Nienaruszona. Zbliżaliśmy się ostrożnie kamiennymi schodami w poprzek skarpy, ścieżkami pełnymi winniczków, od strony rzeki przesmykiem znanym tylko nam wtajemniczonym. Przez zarośla i dzikie bzy, między płotami, poza zasięgiem domów, zawsze twarzą do rynku, wciąż do niej, bezwiednie. Widzialne centrum, nazbyt oczywiste, by mogło być przedmiotem zwątpienia. Złote znaki porostów, szlachetny karbunku mchu, błyskawice podziemnego lustra nie mogły nie przyciągać naszych wypraw, mrocznych śpiewów, rytuałów. Zwalczaliśmy wszelkie przeszkody, spiętrzone pokrzywy, składaliśmy ofiary, zaklinali deszcze, byleby trwała. Nawet jeśli byliśmy gdzie indziej, ona wciąż tam była, sama w sobie, zupełnie osobna. A dziecięca otwartość wobec ludzi, czy nie owocuje szczególnym rodzajem oddania? Czy wobec naszych mistrzów nie czujemy się dziećmi? Właśnie o tym wspomina Bożena Bobadyga. O odnalezieniu światła, odnalezieniu sensu dzięki mistrzowi. To jest taki poetycki portret dla mojej profesorki od śpiewu, Olgi Schweiger. Potęga światła. Malutka blondynka z pokaźną piersią. Wewnątrz głos skrzypiec i ptaków. Wyobraźnia. Znak szczególny w oczach blask. Przewodnik. Wprowadza w sam środek żywiołu światła. Dziękuję. Pisanie ikony to odnajdywanie światła, wypisywanie sensu w to, co na pozór bezsensowne. Czy tym sensem ma być miłość? Może to ona ma rozbłyskiwać w palimpseście wiersza? Niech opowie o tym liryk Katarzyny Grzesiek. Bez tytułu. A jednak piszę ikony ludzką, grzeszną ręką. Przypomniałam sobie dziś prosforę sprzed jakichś 15 lat.
ostatni chleb Bogów na języku. W palimpseście tego wiersza codziennie zacieram erotyk. Dziękuję. Nasze przeżywanie świata początku XXI wieku bywa gorzkie. Filozofowie tej epoki nazwali ją epoką wydziedziczenia, wykorzenienia nie tylko geograficznego, ale także egzystencjalnego. Mieliśmy panować nad światem, a oto nagle stajemy wobec niego obcy i samotni. W takim właśnie przejmującym doświadczeniu nieprzynależności pisze w swych niezwykłych wierszach Stanisław Stop. Dobry wieczór Państwu. Góralskie dzieci dla Adama Ziemianina. Góralskie dzieci naznaczone przez świat piją wódkę na Avenue Kleber i na Rue Karmelicka. Wędrują do Chicago i do samego piekła. Mają wszystkie dziewczęta, lecz nie mają spokoju. Bóg z przydrożnej kapliczki umarł dla nich już dawno. Nowy się nie narodził. Jest tylko wspomnieniem organów nad mokrą łąką z wywyższonego kościoła. Góralskie dzieci wracają ze świata. Ani tu, ani tam. I tylko we frazie skrzypiec ostrej i obłąkanej rozpoznają ten znak. Dziękuję. Czy zatem żyjemy w epoce niespotkań? Obcy wobec natury i siebie nawzajem, niezdolni do budowania i podtrzymywania więzi, boleśnie wygnani z ogrodu świata? Szczęsny Broński w swoich wierszach pozwala jeszcze raz zmierzyć się z tymi pytaniami i zawiesić głos, bo odpowiedzi ostatecznej nie ma, bo ona staje się, tworzymy ją. Szczęsny Broński, wiersz Antyspotkanie. Antyspotkanie. Codziennie boję się ciebie, a ty boisz się mnie. Przecież takie antyspotkanie nie może się odbyć bez bólu. Czy jesteś piękną kobietą, czy potworem bez serca? Zadusisz mnie, czy wyłączysz nerki? Jakie to może mieć znaczenie? Boję się ciebie, a ty boisz się mnie. Czy ty jesteś ze mną, a ja z tobą w strachu? Przed ostatecznym odcięciem korzeni. Na granicy bez powrotu.
Chyba wyraźniej niż kiedykolwiek zdajemy sobie dziś sprawę, czym są różnego rodzaju społeczne wykluczenia, jakie mechanizmy sprawiają, że uznajemy drugich za obcych, a wręcz za wrogów. A wroga łatwo uznać za demona, za kogoś, kogo trzeba zabić. O mechanizmach zbrodni pisze w swoim wierszu Leszek Elektorowicz. Nie ma go z nami, ale wiersz jest. Ignaś Krigel. Duży blondyn, jedynak, wypieszczony w domu. Rodzice całe złoto dali niani, by go ratowała. Na siebie nie mieli. Zniknęli gdzieś w getcie. On przeżył Szoach. Wplątał się w konspirę. Dziewka go wsypała. Nie wiem, czy wytrzymał ubeckie udręki. My, inni dla siebie, innej przestrzeni, z innymi ludźmi, znajomi, nieznajomych. Wszystko, co dzieje się po tej i tamtej stronie życia, jest inne. Po tamtej nieodgadnione. Co dzieje się z tymi, których spotkaliśmy, a teraz już ich nie widzimy? Czy możliwe jest spotkanie z tymi, którzy są już po drugiej stronie naszego świata? W jaki sposób udzielają się nam śmiertelni? Te i inne pytania umieszcza w tle swojego wiersza Jan Strządana. Nieznajomi przechodzą przez płot codziennie w innym miejscu. Przenikają na drugą stronę bez tlenu. Nie odwracają twarzy. Patrzą przed siebie uparcie, milkną w kolorze. Zabierają ze sobą wszystkie wypowiedziane słowa od urodzenia. Wołają nas po imieniu. Nieobecni jutro rozdzielą sprawiedliwie pamięć na bliską i odległą. Nieobecni pozostają w naszej pamięci. Istnieją więc tu i teraz, choć w formie zaprzeszłej. Tak naprawdę są już po innej stronie. Trochę tak wygląda, jakby Zosia dostała od nich znak, bo to jej wiersz teraz będzie czytany. O nieobecnych, którzy są po równoległej stronie świata, po niewidzialnej stronie światła. Płacze pojackowe. Dedykuję ten wiersz pamięci Jacka Bolewskiego, kapłana, profesora, pisarza, autora ponad 20 książek. To ciało kruche i ranliwe, to ciało biedne, znikliwe. Ręce pokute, igłami przebite, sine. Nogi opuchłe, nie dojdą dalej niż na drugą stronę. No więc jak? Kwitną tam jaśminy? Czy jeszcze nie pora?
Już wiesz. Już widzisz. Odpowiedz. Z ziemi wołam. Strasznie żywa jest ta śmierć. Nie popuszcza żywym, nie popuszcza umarłym. Wytrąca w życie. Jego głosu w telefonie już nie usłyszę. Abonent chwilowo niedostępny. Odszedł w ciszę. Ci, którzy odeszli, obecni i boleśni nieobecni, jednocześnie swoi i obcy, wciąż jeszcze bliscy, a już dalecy. Chcemy ich zatrzymać w mowie, utrwalić w słowach. Wierzymy w ocalającą moc kultury, w jej głos, w jej pamięć. Ale ta pamięć jest dramatem, wciąż dziejącym się dramatem. Tak rozumiem wiersz Grzegorza Steca. Wiersz o egzystencjalnym osamotnieniu, dyskomforcie istnienia, pragnieniu ucieczki w inną, lepszą przestrzeń. Wiersz jest z tomu Melancholia, cała książka poświęcona pamięci mojej matki. Mamo, boję się własnej ręki. Ona coś pisze i jest zupełnie biała. Mamo, zawiąż mi buty. Jest jeszcze czas, aby wyjść. Musi być gdzieś inne miejsce. Mamo, zimno mi. Mój płaszcz jest tylko z papieru, a słowa tak mocno wieją. Jest jeszcze inne miejsce, właśnie to, które pojawia się w wierszu Grzegorza. Świat papier, liter, słów, ocalająca przestrzeń poezji. Janusz Grzesz i wielki inny Jan Kochanowski. Szanowni Państwo, proponujemy króciutkie spotkanie z innym poetą, nie tylko dlatego innym, że dawno już nie żyje, ale dla mnie innym dlatego, że mimo długoletniego pobytu w Krakowie i nie byle gdzie, bo na Wawelu, w odwiecznym sporze między Krakowianami a Warszawianinami, czy mówi się wychodzę na pole, czy na dwór, jednoznacznie rozstrzygnął ten spór na korzyść Warszawian, pisząc w swoim znanym utworze pieśń świętojańską o Sobótce, zacytuję: dziś przyszedł czas, że na dworze mamy czekać na wzorze. Od dzisiaj musimy to niestety zmienić, szanowni państwo. Mówiłem, że to inny poeta, Jan Kochanowski. Sobie śpiewam, a muzą. Sobie śpiewam, a muzą. Bo kto jest na ziemi, co by serce ucieszyć chciał pieśniami memi? Kto nie woli tymczasem zysku mieć na pieszy, łapając grosza zewsząd, a podobno krzeczy? Bo co z rymów za korzyść krom próżnego dźwięku?
Ale kto ma pieniądze, ten ma wszystko w ręku. Jego władza, jego są prawa i urzędy. On gładki, on wymowny, on ma przodek wszędy. Nie dziw wtedy, że ludzie cisną się za złotem, a poeta, słuchaczów próżny, gra za płotem, przeciwiając się świerszczom, które nad łąkami ciepłe lato witają głośnymi pieśniami. Jednak mam tę nadzieję, że przed się, za laty, nie będą moje czułe nocy bez zapłaty. Pieśń dziewiąta, Jan Kochanowski. Nie porzucaj nadzieję, jakoć siekolwiek dzieje, bo nie już słońce ostatnie zachodzi, a po złej chwili piękny dzień przychodzi. Patrzaj teraz na lasy, jako przezimne czasy. Wszystkie swą krasę drzewa utraciły, a śniegi pola wysoko przykryły. Po chwili wiosna przyjdzie, ten śnieg znienagła zyjdzie, a ziemia, skoro słońce jej zagrzeje, w rozliczne barwy znowu się odzieje. Nic wiecznego na świecie, radość się z troską plecie. Kiedy jedna weźmie moc największą, w ten czas masz ujrzeć odmianę najprędszą. Ale człowiek zhardzieje, gdy mu się dobrze dzieje. Więc też kiedy go fortuna omyli, wnet głowę zwiesi i powagę zmyli. Lecz na szczęście wszelakie serce ma być jednakie, bo z nas fortuna w żywe oczy szydzi, to da to weźmie, jako się widzi, ty nie miej za stracone, co może być wrócone. Siła Bóg może wywrócić w godzinę, a kto mukolwiek ufa, nie zaginie. Siła Bóg może wywrócić w godzinie, a kto mukolwiek ufa, nie zaginie. Posłuszne, Panie, dzieci Twoje, w szczęśliwe czasy swoje rzadko Cię wspominamy, tylko rozkoszy zwykłych używamy. Nie baczym, że to z Twej łaski nam płynie, a także prędko minie, kiedy po nas wdzięczności nie uznasz, Panie, za Twe życzliwości. Miej nas na wodzy, niech nas nie rozpycha doczesna rozkosz licha. Niechaj na Cię pomniemy przynajmniej w kaźni, gdy w łasce nie chcemy. Zgubisz nas prędko, wiekuisty Panie, jeśli nad nami stanie Twa ciężka boska ręka. Sama niełaska jest nam sroga męka, ale od wieku Twoja ludość słynie, a pierwej świat zaginie, niż Ty wzgardzisz pokornym, chocia był długo przeciw Tobie spornym.
wielkie przed Tobą są występy moje, lecz miłosierdzie Twoje przewyższa wszystkie złości. Użyj dziś, Panie, nade mną litości. Zapraszamy i prosimy o przeczytanie nagrodzonego wiersza Ojciec. Dobry wieczór. Słuchać. Ojciec, nie sądziłam, że moje słowa mogą mieć taką moc. De facto to był kaprys, nocny majak, pozbawiony wszelkiej ziemskiej słuszności co do realizacji. Zakwitały wtedy ciepłe pomarańcze, a on nosił spodnie tego samego koloru. Trochę drżałam, co mi się zdarza, nawet w duszne miejskie noce. Ile razy powtarzałam, proszę, 3 albo 4. I zaczął się zbliżać, jak pociągany za sznurki. Uprzedzano mnie, ale znowu pozwoliłam się zaskoczyć. Uprzedzano na religii, uprzedzano na piśmie. On jest inny. Trwa w inności, jak skała wobec morza. Zawsze z prezentem niespodziewanym, jak tęcza na zimowym niebie o świcie. Osobę wyróżniono, pana Piotra Lizakowskiego, za prezentowanie wiersza i odebranie dyplomu.
Państwu. Otwarty zeszyt. Otwarty zeszyt. Czy ktoś w nim coś napisze, skończy milczenie, zdoła przerwać ciszę? Czym dotknie papier? Jak to uczyni? Z mozołem, z pasją? Co tam napisze i w jakim języku? O coś zapyta, coś powie, zanuci? Ktoś go usłyszy, swą głowę odwróci? Czy przejdzie dalej lub przyspieszy kroku w tłumie podobnych? Może nie warto nic pisać, nic mówić, stanąć na chwilę i wsłuchać się w kogoś. A co z zeszytem? Czy nadal otwarty? Podobno czeka, aż ktoś go zapisze. Czeka na chwilę, by raz przerwać ciszę. Proszę Państwa, ponieważ tak się jakoś zaczęłam coś rozdawać, jeden dyplom, drugi dyplom, a nasz przyjaciel, nasz darczyńca, mecenas Stanisław Jerzy Kuliś podpowiedział, że właściwie powinniśmy jeszcze obdarować naszych gości. Naszych gości muzyków, którzy zechcieli nam towarzyszyć dzisiaj, ale po raz pierwszy. Proszę Państwa, to są takie publikacja Krynickiej Jesieni Literackiej, która ukazała się w 2007 roku z okazji dziesięciolecia imprezy i chciałabym w imieniu poetów ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a także gospodarza Jerzego Stanisława Kulisia wręczyć taką książkę dla pana Krzysztofa Klimy i Litera Kalt, żeby nam towarzyszyli w tej następnej dekadzie. Also für dich auch. Tak, bardzo. Zaraz panowie powiedzieli. Dziękuję pięknie. Książka. Tak, możecie pan. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie za tą książeczkę i muszę powiedzieć tak, że niesamowita to dla mnie uczta jest. Obecność tutaj i możliwość posłuchania tych państwa utworów czytanych przez autorów. Tym bardziej, że jak to często podkreślam ostatnio, towarzyszy nam wciąż coraz większy hałas i szum, narastający, wydawałoby się, bez granic. Także ja serdecznie dziękuję za tą ucztę, jaką dzisiaj mi Państwo sprawiliście. Dziękuję. Proszę Państwa, no cóż, zbliżamy się do wielkiego finału. Finał będzie gorący w wykonaniu Piotra i Wojciecha Wojnarowski. Bardzo prosimy. George Mustaki. Avec ma gueule de métèque, de jouy ferrant, de pâtre et grègue, mes cheveux et quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui m'aident en heure l'heure de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeur, de musicien et de rôdeur, qui en pillaient tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui embrasse et mordit, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tout ce qui portait jupons.
avec mon cœur qui a souffert, souffri autant qu'il a souffert, sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter les purgatoires. Avec ma gueule de métec, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux et quatre bandes, je viendrai ma douce et captive, mon âme et sœur, ma sœur se vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince des sons, rêvé ou bien ou adolescent, comme il te plaira de choisir. De chaque jour, toute une éternité d'amour que nous vivrons à mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à mourir. Merci, messieurs, dames. Solares, Fandango de Huelva et Malagueña. Thank you.
roku pozwolimy sobie na jakąś niespodziankę, bo przecież jakby nie było, to współgospodarz imprezy jest przede wszystkim inny. Zgodzimy się z tym? Bo to, co czynię, to naprawdę jest jakieś dziwne i inne. No samo to, że w tej szczególnej chwili mogę i pragnę powiedzieć, bądźcież pozdrowieni, czcigodni poeci, rapsodowie, pieśniarze, bo właśnie ta pieśń dzisiaj, mam nadzieję, przebudza ciągle śpiącą Polskę i nic, że jeszcze jakieś mroki, nocy sprawują rządy, ale one już odchodzą. Dzięki Państwu. Szczególnie dziękuję wszystkim poetom, ale to, co Państwo daliście z siebie, otwierając swe serca, swe dusze, swój talent. Dzisiaj zaczynamy, ale tak naprawdę te wszystkie 15 lat to była tylko nasza próba. A teraz przed nami całe milenium. Jeszcze raz. Źródło Eden, sześcianu koperta otwarta, złamana pieczęć. Na zachodzie widziałem 7 wzgórz ognistych. Środkowe było tronem Boga. Wokół rosły drzewa. Wśród nich drzewo żywota o zapachu nieznanym, owocach słodkich daktyli, nieśmiertelnych pokarm. 4 góry, krańce ziemi, okrąg w kwadrat wpisany. W środku Eden i tron, źródło, potoki, strumień i rzeki wschodu i zachodu. Ramiona krzyża północy, droga globu i narodów królestwa, owoce drzewa żywota, które wyrosło na globie z Golgoty południa. Z krzyża ramion, strony świata, ciało, korona i Boże ciało Syna w ramiona Ojca powraca. Korona i głowa Ojca królestwo rodzi. W lustrze źródła Edenu pod tronem 4 góry starego świata. Myśl pierwotna i pierwsza gwiazda. Z niej Stwórca wyprowadza promień w krąg pierwszy, z którego zrodzony Ojca tchnieniem powracam. Poszedłem w 2 światy, górny krąg nieba i słońca, którego tron był w środku, a wokół orbity bogów, planet, co hałasując, zbaczały z wyznaczonej drogi. Nieposłuszne dzieci, zbuntowane ojcu i matce Tiamat, która w koronie słońca była przy mnie, a bez korony spadała w świat dolny żywiołu ziemi i wody natury. Księżyca, który bez słońca przeradza w jaszczurczy, błotnisty i gadzi, walczący z królestwa gwiazdami. Była ciężarna i rodząc wydała płód swój na pożarcie, nie chcąc wybaczyć dzieciom niebiańskiej natury, drogi przez ogień w opary kosmosu, oceany i muszle, co niesie na Wenus w wodach tchnienie eteru i perła. Ta góra środkowa jest tronem, na którym zasiądzie święty wielki, król hołdu i pan wieczności okręgu, 4 stron i wielkich gór na krańcach ziemi, północy, drogi, krzyża ramion, 4 rzek i krain. Spragniony Edenu, wody, piłem ze źródła żywota, skąd wypływają nowej ziemi 4 wielkie rzeki. Pomiędzy światłem a cieniem w naturze rubinu, w nieśmiertelności raju zapragnąłem wschodu.
Na zachodzie widziałem 7 gór ognistych. Środkowa była tronem Boga. Wokół rosły drzewa o zapachu nieznanym, owocach słodkich daktyli. Zapragnąłem soku owoców i krwi pulsu w sercu. W ogrodzie prawości rosło wiadomości drzewo o zakazanych owocach poznania dobrego i złego. Poznałem smak goryczy rodzącej w bólu ziemi. Opuściłem dom nieba i stanąłem w orbicie szafiru. Po odejściu królestwa trzech kręgów Atlantydy, ocean przejął tonący kontynent i dzieci śpiące, co zamiast świecić gwiazdami w koronie myśli Ojca, opadały w dół, choć były jak ognisty płomień. Rzeka Indus. Drogą wschodu przechodziłem przez góry i pustynie. Widziałem wody wypływające ze szczytów górskich w chmurach, a na nich śnieg i przeźroczysty kryształ, co nie płynie dalej z nurtem rzeki, a stoi jak diament. Ujrzałem z góry półwystęp podobny do mojego serca. Tutaj wspomniałem stęskniony swej dawnej ojczyzny. Płynąłem rosnącą rzeką niebieską w dół na południe. W Lemurii oceanie byłem słońcem, księżycem i ziemią. Zatrzymałem się jednak nad wodą wybrzeża Indygo. Choć wspomniałem tamten stary świat, przedziwny, gdzie nosiłem parasol z welonami na ryby głowie, trwając wiecznie w przeciwnym królestwa oceanie. Nieśmiertelny postanowiłem jednak pójść dalej. Iskrami myśli, walcząc w ciele pragnącym zmiany, mocą korony w sobie tworzyłem 3 nowe światy. Aż w końcu odszedłem w światło słońca koronę. Właśnie przyjmiecie Państwo nasze następne wyzwania w naszych, że tak powiem, nowych miejscach działań. I serdecznie zapraszamy na kolejne nasze spotkania. No i oczywiście kolejną klińską poezję w następnym roku. Jeszcze raz pięknie dziękujemy i zapraszamy z Marzeką na bankiet. Serdecznie dziękujemy za przepiękne kwiaty od Pani Prezes, za wyróżnienie, za takie hojne owoce. Chcielibyśmy też zaproponować, o ile artyści by chcieli, jakieś na przykład wiosny, poezji. Takie wstępne już rozmowy w Pałacu Zwykła przeprowadziliśmy. Albo nawet ten program. No i z kolei prezydent Górski ma taką propozycję, że przy tej sali koncertowej właśnie mogłaby się odbyć ta manifestacja, czy jakiś pierwszy, może tam trzeba będzie zacząć. Jest to duże miasto z odpowiednimi środkami, a być może właśnie jakieś robocze kopie później będą, tak jak pomniki i kiepury, przybywać do klinicy. No więc różnie można wędrować. Dziękuję za piękny przewodnik po Sosnowcu, pana prezesa, gdzie nawet i pana Zbita można znaleźć.
No też żartuję sobie, ale chyba nie mam wzmianek na tym, że w Parku Sieleckim odnaleziono, konserwatorzy teraz odszukali, odnaleźli nasze korzenie, to znaczy nasze pieśniarzy, rapsodów, wenedów, harfiarzy, no siedziby, które odkopują, co chwilę znajdują jakiś garnuszek, jakiś, no więc dlaczego Kulisz gdzieś tam intuicyjnie jakąś, że tak powiem, ruinę wszedł, to dzisiaj już zaczyna się jak gdyby ta jedna z tych prześlicznych 24 strun, no przez Sosnowiec biegnąc właśnie chyba tam w Parku Sieleckim kiedyś to będziemy te odkrycia przeżywać i obserwować. Obok parku Żeromskiego, sąsiadującym z pałacem, zrodził się pomysł, zasugerowałem właśnie też stworzenia takiego korowodu popiersi zasłużonych dla Sosnowca, dla artystów, dla twórców, więc władze tamtego miasta są na to otwarte. Także te rozmowy będą ku temu zmierzać. Natomiast przesyłam także pozdrowienia od pana Karola Badyny, profesora ASP, Wydziału Rzeźby, jednocześnie realizatora tychże pomników, co o czym wspominałem do południa, miał być honorowym gościem właśnie z małżonką. Z jednej strony zdaje mi się wyzwanie do Rzeszowa, a niestety jakiś pogrzeb małżonki i rodzinie nagle sprawił, że musieli zupełnie chyba gdzieś w odwrotnym kierunku ujechać i pracuje też nad jakimś wyzwaniem, projektem europejskim poważnym. No już dosłownie czasowo nie był w stanie, bo ja proponowałem, żeby sobie parę dni też tu wtedy przedłużyli od dzisiaj, prawda, skoro później dojechali. I telefonicznie jesteśmy też umówieni na konkretne robocze spotkanie. Podpowiedział mi tylko jedno, no, że dobrze by było, jak ten burmistrz z Krynicy wrócił, żeby mu poddać pomysł, żeby przynajmniej władze Krynicy były zdolne wytyczyć ten. Ja właśnie dzisiaj przechodząc do południa ze mną w słońcu, już szybko to czynię. Tak jak będąc w Komitecie Realizacji Pomnika Kiepury w Krynicy, słusznie pani prezes Cieniawie sugerował, że ten pomnik Kiepury tam przy przystanku PKS to jest fatalne miejsce. Że nie przystankami PKS decydujemy, gdzie co ma być. No, natomiast na dzień dobry bardziej widziałbym coś przestrzennego, właśnie bardziej w górze wkomponowanego, w górę parkową, ale wiem z natury drzewa, przyroda znowuż to będzie zasłaniać i to się może z biegiem czasu stać jakimś nieczytelnym. I dosłownie między starym domem zdrojowym jest taki klombik. Teraz w tej chwili państwo przechodząc, prawda, zauważyliśmy, że jednak ogromne środki Krynica otrzymała i ta prowokacja moja sprzed 2 lat, nawiązująca do artykułu pana Józefa Barana, który przed laty napisał pozrywane mosty, mówiąc, że instytucje, wydziały kultury i tak dalej gdzieś przerywają mosty w związku z współpracy ze stowarzyszeniami twórczymi, z artystami. No i dzisiaj, a ja im jednocześnie przekazałem, że to kara Boża, że mostki w Krynicy zostały pozrywane ostatnią powodzią. No i widzimy, jak jednak sprowokowane, jak teraz pięknie nowe mostki nam tu powstają. Zapraszam do mojego filmiku na internecie, tam jest ta moja wypowiedź sprzed 2 lat, właśnie pod tytułem Pozrywane mosty. To może też bliżej sobie przypomnijmy te wydarzenia sprzed 2 lat, co ja mówiłem o tych mostach i dzisiaj jak widzimy, jak granitowo to jakoś przemieniają. I właśnie ten nowy, drugi deptak sprawia, że to będzie drugie centralne miejsce między dwoma deptakami, między starym domem zdrojowym, między nowym. I po środku jest taki klombik, gdzie zawsze kwiaty rosły, ale wydaje mi się, że centralnie moglibyśmy, że tak powiem, taką duchową Atlantydę tworzyć. Czyli taki najpierw pierwszy krok, choćby to był ten Pegas, który kopytkiem uderza i ta otryska, to źródło poezji zdroju krynickiego. Później może wokół jakieś popiersia, prawda, poetów, twórców, pieśniarzy. I te kręgi mogłyby z biegiem czasu się rozrastać. I wydaje mi się, Krynica stałaby się bardzo atrakcyjnym miejscem, gdzie turyści, przewodnicy,
Mam nadzieję, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w którym też przez rok pracowałem, że tak powiem, na ziemi sądeckiej, to była pierwsza praca, jaka wspaniała. Ja wtedy przeżyłem szlaków turystycznych bez schronisk, na przechybie, czy po kolei. No i to spotkanie panów prezesów w Pałacu Didla, ta i tak genialna sesja, no to autokary ruszą w ruki, prawda, i tak mówię, szlakiem Kiepury, szlakiem Młodej Polski, szlakiem Pegaza, to będzie następne wyzwanie. I myślę, że to nasze przymierze, o którym mówiłem, to znaczy jamy mechanikowej gospodarza z SPP, sprawi, że z biegiem lat wszędzie będzie powstawać takie logo pomnikowe, to znaczy Pegas jako artyści, gospodarz kłaniający się i oddający pokłon twórcom i zapraszający do współpracy. I tym miejscem właśnie realizacji, myślę, będzie właśnie Krynica, Sosnowiec, no i daj Boże Kraków, prawda, który też w końcu przecież opuści. Natomiast no nie chciałbym przedłużać dzisiaj. Serdecznie, oficjalnie witam na następnym, kolejnym bankiecie. Przepraszam, że tak... Jeszcze raz, no, dzisiaj ja zaprezentuję to, co było rok temu, z tego nie słyszę pamiętać. Oficjalnie skomponował, tak. Zapytajcie Artura, daję słowo, nie kłamię. Ale było jak ulał sześć słów już gra. Zaczarowana doroszka, zaczarowana doroszka, zaczarowana doroszka, zaczarowany. Według pętanego czarnomistrza Krakowa to nie jest nic takiego, troszkę zaczarować. Dosyć wiatrowi w oczy błysnąć specjalną bruszką, a już żeś za pół roku troszka wraz z dorożką zaczarowana. Czy to możliwe z koniem? Nie! Pana Matujagi! Zadrżałem z druga w nocy, poszczyliąc stał jak kika i urosły mi włosy do samego świecznika. Niżej gwiazdy i liście, takie duże i małe, a może rzeczywiście zgodziłem się. Zaczarowana doroszka, zaczarowany doroszka, zaczarowana doroszka, zaczarowany doroszka, zaczarowana doroszka, zaczarowana doroszka, zaczarowana doroszka, zaczarowana. Może chciałem za miasto, człowiek pragnie podróży. Kręciarz czekał i zasnął, sen mu wąsy wydłużył i go zaczarowali wiatr i moc i wętali. Ale grozo stanowią z ulicy Wenecja do sukienki. Prowadzi mnie Artur i Ronald. A to nie takie proste, gdy jest tyle kamienic i gdy noc tu zielono szalona potrzeba. Zaczarowany koń.